Dzień dobry, Urszula Rogala, Studio Lato. Dziś obchodzimy święto osób pozytywnie zakręconych, a tych w naszym programie nigdy nie brakuje. O czym możecie się przekonać, zostając z nami przez najbliższe 30 minut. A już teraz w imieniu Beaty Chmielowskiej-Olech zapraszam na Senior Express. Dzień dobry Państwu, Beata Chmielowska-Olech. Zapraszam na program Senior Express, czyli poranną dawkę informacji dla seniorów, ale nie tylko. Dzisiaj jest poniedziałek, 17 sierpnia. Dokładnie 76 lat temu nieprzyjaciel prowadzi silny ostrzał Starego Miasta. Płoną Katedra Świętego Jana czy Kościół Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście. Trwa 17 dzień Powstania Warszawskiego. Wspominamy bohaterów tamtych dni, którzy z narażeniem życia walczyli o wolną Polskę. Zachować tę pamięć pomaga także ogólnopolska kampania Bohater On, włącz historię. Ideą tego projektu jest nawiązanie dialogu między pokoleniami oraz uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. W tym roku kartka wysyłana jest wyłącznie online, za odpłatnością. Łączymy dwa obszary, pamięć i pomoc. My kartki online wysłane przez Polaków z kraju i z zagranicy wydrukujemy. Taką kartkę można wysłać w kwocie 10, 50 bądź też 100 zł. Środki uzyskane dzięki wysyłce pocztówki przeznaczymy na pomoc bezpośrednią, którą organizujemy dla naszych bohaterów ponad 4 lata. A zachęcić do wysyłania kartek ma akcja hashtag pseudonim challenge. Trzeba wymyślić swój pseudonim, zapisać go na kartce i umieścić wraz z własną fotografią w internecie. Nominujemy kolejne 3 osoby, dzięki czemu podtrzymujemy pamięć i pokazujemy, jak ważne pseudonimy są dla powstańców warszawskich, które przecież używają do dziś i to chętniej niż własnych imion. Dzięki akcji Bohater On, włącz historię, każdy może oddać hołd tym, którzy walczyli o naszą wspólną wolność. Sanitariuszka Małgorzatka to najpiękniejsza, jaką znam. Na pierwszej linii do ostatka. Wiosenny uśmiech niesie nam. Chwytająca za serce, prosta, radosna, smutna, nostalgiczna. Muzyka dodawała sił, zagrzewała do walki i łagodziła chwilę samotności. Piosenki powstańcze zajmują do dnia dzisiejszego szczególne miejsce w sercu powstańców warszawskich. Raczej było to śpiewane na poważnie, przeważnie. I raczej to powodowało tylko to, że jeszcze pomimo słabych już stron tego naszego wysiłku, to jeszcze powstawał taki impuls, który dawał nam siłę do dalszej walki. Na wojenkę poszli chłopcy, same są najtęższe zuchy, choć żołnierski fach im obcy. Jak mieliśmy trochę wolnego, to żeśmy sobie do dodania animuszu właśnie śpiewali te piosenki. Bardzo nam ducha dodawały bojowego. Bajkowy zamek, malownicze jezioro, a na nim pływający fortepian. W tle dźwięki muzyki Chopina i innych klasyków fortepianu. Nietypowy koncert na wodzie. To pomysł francuskiego zespołu Le Piano du Lac, który wraca na trasę koncertową odwołaną kilka miesięcy temu. Warto posłuchać, a jest na co popatrzeć. Zapraszam. Na pomysł wpadł jako pierwszy Voël Martin. Był klawiszowym fanatykiem, stworzył wiele maszyn połączonych z fortepianem. Pewnego dnia grał na fortepianie na plaży i powiedział: wow, byłoby super, gdyby pianino mogło unosić się na wodzie. No i dokonał tego. Wiedzieliśmy, że ten rok będzie dla nas martwy, że nie ruszymy w żadną trasę. I wtedy musieliśmy podjąć decyzję, zostać czy jechać w trasę. Podjęliśmy ryzyko, uruchomiliśmy całą machinę produkcyjną i ruszyliśmy w trasę. Jest tu atmosfera, może powietrze nie elektryzuje, ale jestem bardzo wzruszona tegorocznym koncertem. Dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Widzę tu przed sobą fanów, którzy przyszli mimo obecnie panującej na świecie sytuacji. Śmiało można powiedzieć, że bieganie ma we krwi, a żeby przemierzyć trasę 5 kilometrów, nawet nie opłaca mu się zakładać butów.
Wszak to długodystansowiec. Zbigniew Zamróz ma 63 lata, przebiegł blisko 60 maratonów, a ma apetyt na jeszcze więcej. Imponuje młodym, motywuje rówieśników, bo aktywność fizyczna to podstawa zdrowego trybu życia. Biegam od 10 lat i nie przestaję biegać. Polubiłem to, pokochałem to. Biegałem przedtem i biegam teraz. I będę biegał tak długo, dopóki starczy mi sił, to jest raz, a dwa, bardzo uczestniczę w maratonach i będę tak długo biegał, żebym nie był ostatni. Jak będę już ostatni, to w ten czas buty schowam do szafy. Wszystkich moich wieku i starszych ludzi namawiam do tego, żeby nie biegali od razu takich kilometrów, jak ja biegam, ale codziennie rano wstawać i systematycznie, dzień w dzień, bez względu na pogodę, ćwiczyć sobie. Tak, takie podbieżki. I codziennie to więcej, to więcej, to więcej. Człowiek do pewnej kondycji psychicznej dochodzi, kondycyjnej i zdrowotnej. Biegiem się z Państwem żegnam, ale tylko do jutra. Spotykamy się o stałej porze. Dobrego dnia, do zobaczenia. To był serwis informacyjny Beaty Chmielowskiej-Olech, a teraz zobaczmy, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy. Ekorewolucja w Aleksandrowie Łódzkim. I jak skorzystać z ogólnopolskiej karty seniora? Odwiedzimy rodzinny zakład produkujący rękawiczki. Nawiązując do dzisiejszego święta, postanowiliśmy zaprosić niezwykle barwnych gości, którzy zarażają entuzjazmem i mają bardzo ciekawe pasje. Z nami w studio DJ Janeczka, popularna DJ-ka. Dzień dobry. Oraz pan Jan Adamski, Silver Influencer. Witam serdecznie. Moi drodzy, właśnie dzisiaj obchodzimy święto osób pozytywnie zakręconych i czy wy za takie się uważacie? W pewnym sensie. W jakim? Ja na przykład od kilku lat gram dla seniorów muzykę do tańca na dancingach międzypokoleniowych. I jak? Cieszy się to popularnością? Dużo osób przychodzi. Dużo osób chce tańczyć i umieją tańczyć. A panie Janie, czy pan jest osobą trochę szaloną, czy raczej taką bardziej spokojną? Czy ja wiem? No jak ktoś na mnie spojrzy w takim kolorowym ubraniu, to powie na pewno szaleniec jakiś. Natomiast ja podchodzę do życia raczej spokojnie i z pewnym dystansem. No i tak jakoś mi się żyje. A jestem ciekawa, jak to jest z tymi waszymi pasjami. Czy od samego początku pani wiedziała, że na emeryturze zacznie pani grać? Bo rozumiem, że ta pasja zaczęła się dopiero właśnie w wieku takim dojrzałym. Tak, chyba... To nie tylko jest, że na emeryturze, ponieważ mając 6 lat, tańczyłam już w zespole ludowym. I całe życie lubiłam muzykę, taniec. Jak przeszłam na emeryturę, no to cóż robić? Najlepiej jest coś z tańcem związanego, prawda? No i postanowiłam, że będę grała, będę DJ-em, seniorem. Jestem bardzo zadowolona z tego, poznaję wiele ludzi, ludzi bardzo ciekawych, zresztą bynajmniej tak jak pan Jan, zakręcony pozytywnie, prawda? Super facet. A skąd w ogóle taki pomysł wszedł pani do głowy, że zostanie pani jednak DJ-ką, a nie na przykład, że będzie pani cheerleaderką 60+? Wydawało mi się, że to jest takie mniej absorbujące, prawda? Stoję sobie przed konsolą i gram, patrzę na ludzi. Jak reagują na tą muzykę, nie? Na to, jak pięknie tańczą, jak się poruszają, ile w nich jest wdzięku, ile radości. I chyba o to chodzi, żeby starsi ludzie wychodzili z domu, nie siedzieli w domu, żeby poszli gdzieś, żeby radością jakoś zapałali, prawda? No, wydaje mi się, że o to chodzi. A czy wy poznaliście się na takim dancingu międzypokoleniowym? Nie, nie. Ja raczej nie bardzo gnę do tańca, o co niektórzy mają na mnie pretensje, ale tak się ułożyło. Natomiast moją pasją jest moda męska i tym się zajmuję. Przy czym ja zainteresowany jestem głównie klasyczną elegancją męską, ale staram się wprowadzać do tej elegancji rzeczy takie dość niezwykłe, jak na przykład żywe kolory, co dzisiaj chyba trochę widać też. A czy ta pasja modowa też towarzyszy panu od zawsze, czy dopiero w tym późniejszym wieku zaczął pan się tym bardziej interesować?
Ja od dzieciństwa, jak sobie przypominam, to zawsze miałem takie ciągoty do dobrego czy tam niezwykłego ubierania się. Mhm. Natomiast rzeczywiście dopiero stosunkowo niedawno, bo 6 lat temu, kiedy moja praca zawodowa stała się mniej absorbująca, no, zacząłem tworzyć blog o modzie męskiej i tak już zostało. A powiedz mi, jak innych namówić do tego, tak jak pani pięknie powiedziała, że seniorzy nie powinni siedzieć w domach, powinni wychodzić do ludzi, być radośni. Jak zachęcić ich do tego, żeby odkrywali pasję, żeby realizowali swoje marzenia w każdym wieku? W dzisiejszym czasie epidemii trzeba, żeby seniorzy otworzyli się troszeczkę, żeby zaczęli jakoś dążyć do czegoś. Na przykład otworzyć sobie komputer i zobaczyć, co w tym komputerze ciekawego jest. Na przykład ja pana Jana zapoznałam przez Instagram, bo znam Instagram. Znam Facebooka, znam Snapchata i myślę, że ludzie w starszym wieku powinni troszeczkę poświęcić czasu dla siebie. Nie dla wnuków, nie do sprzątania, nie do gotowania, tylko dla siebie, żeby być radosnym, żeby być zadowolonym, żeby miło spędzić ostatnie lata. Mhm. Ale czasami jest tak, panie Janie, że my się boimy oceny innych, prawda? Że nie chcemy nic robić, właśnie publikować zdjęć w social mediach, no bo sąsiadka albo ktoś może nas jakoś skrytykować, coś tam powiedzieć. Jak przełamać te bariery, żeby jednak nie przejmować się krytyką i zdaniem innych? No tak, ten strach rzeczywiście jest obecny. Ja myślę, że to jest główna przyczyna, dlaczego u nas mężczyźni ubierają się tak w sposób tak ponury. Taki szarobury. Po prostu boją się oceny i boją się posądzenia o bycie niemęskim. Podczas gdy ja uważam, że kolory są jak najbardziej męskie. Łącznie z kolorem różowym, który wychodzi za szczytowo niemęski. I po prostu trzeba podchodzić do życia z optymizmem. Bo ja ze swojego doświadczenia wiem, że te reakcje innych są prawie w 100% pozytywne. A czasami wręcz entuzjastyczne. I to jest bardzo miłe. Ja entuzjastycznie bardzo zagrywam na pana pierwszym razem, jak się zobaczyliśmy. A moi drodzy, jestem ciekawa, jak rodzina reaguje na wasze pasje. Bo wiem, że panie Janie, pana żona robi panu zdjęcia, tak? Czyli uczestniczy w tym pana życiu influencera. Moja żona uczestniczy w tym moim blogowaniu. Odgrywa bardzo ważną rolę, bo bez zdjęć to w ogóle nic by się nie dało z tym zrobić. I rzeczywiście robi zdjęcia, kręci filmy czasami. Także wszystkie zdjęcia moje, które się pojawiają w sferze publicznej, to są autorstwa mojej żony. No taki macie pięknego psa, widziałam też. Nie mamy psa. Ale pies się pojawia na zdjęciu, myślałam, że to jest wasz piesek. Tak, pies się pojawia, bo to jest w ogóle ciekawa historia, bo ja, jak robimy zdjęcia w parku, no i tam w parku zwykle spaceruje sporo ludzi, część z psami, więc wszyscy się interesują, o, co to się dzieje, jakiś facet tak dziwnie ubrany. I czasami się zdarza, że ja wypożyczam tego psa na chwilę i pozuje ze mną do zdjęcia, po czym pies idzie swoją drogą. A ja uwierzę w to, że to jest wasz pies. Widzi pani, natomiast mamy koty. Okay. I koty też się czasami pojawiają na zdjęciach. A jeżeli chodzi o te pani DJ-owanie, no to gra pani teraz w czasie pandemii? Jak to wygląda? Tak, to online na przykład? Tak. Mieliśmy spotkanie wielkanocne, mieliśmy dwa spotkania urodzinowe, także właśnie ja tam grałam, a każdy w swoim domu tańczył. Jak kto umiał? Było to wszystko widać na ekranie. Ponieważ wszyscy byliśmy oddzielnie, prawda? Ale jednak razem. Nie mogliśmy się razem spotkać, ale przyjdzie czas, że się spotkamy na pewno. Tak, i to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie. Życzę dalszych sukcesów, no i kontynuowania waszej pasji. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. A teraz chciałabym przedstawić wam seniorki z Aleksandrowa Łódzkiego, które robią na drutach i za pomocą włóczki chcą pokazać, że można być eko. A w jaki sposób? Robią torby ekologiczne, wielorazowego użytku, aby mieszkańcy wymienili te jednorazowe, nieekologiczne. No ta akcja ekologiczność to już w Polsce jakiś czas istnieje. W związku z tym i Aleksandrów się przyłączył do tego. No i właściwie bez namowy żeśmy postanowiły, że również będziemy uczestniczyć w tego rodzaju akcji. I uważam, że to jest zupełnie naturalne. Przy wsparciu władz miasta, ponieważ kupują nam materiały, podjęłyśmy akcję robienia toreb. No i zobowiązałyśmy się, że zrobimy 500 tych toreb.
No pomysły były różne, fasony różne i co jedna pani to przychodziła z innym fasonem w internecie. No i od ubiegłego roku mamy zrobionych 500 toreb. No, robiła nasza koleżanka Irenka. Nasza Irenka. No Irenka. Fajna Irenka się przynosiła. To 7. No 7. W każdej coś tam jest innego. Jednej jest pompon, przy innej jest guziczek, przy innej jeszcze jakiś emblemat albo coś przyszyte. Także no, staramy się jak możemy, żeby to ładnie wyglądało. To są rekordziski, to jedna koleżanka zapisuje, ile kto przynosi tych toreb. Także bardzo chętnie panie robią. W domu się nie nudzą. Nawet oglądając seriale na szydełku mogą robić i pokazują jak jeden wzór taki, drugi taki, no a my podziwiamy. Ojej, ta ładna, ta jeszcze ładniejsza, ta ciekawa, ta ciekawsza. Spódniczka by mogła przyjąć. Mini. Ta siateczka też jest bardzo ładna. O, śliczna. Mi kolorystycznie odpowiada. Ta siateczka też jest bardzo ładna. Będziemy te torby rozprowadzać dla mieszkańców miasta. Jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże zainteresowanie i myślę, że będziemy jeszcze robić, bo na pewno będzie mało. No i myślę, że ludzie będą odchodzić od tych plastików, a będą się lansować naszymi torebkami. Wiele razy można taką torbę wykorzystać i nie wyrzucamy jej od razu do śmietnika, prawda? Tak jak reklamówkę z folii wykonaną. No i nie zaśmiecamy środowiska, a na pewno satysfakcją będzie, jak to będzie moja torba na ulicach Aleksandrowa. Bo one są estetyczne, one, można je i na ramię, i w rączce, i jak to tam sobie weźmie, i one ładnie wyglądają. Przecież kiedyś były takie siatki, później jak reklamówki weszły w modę, no to odeszły na bok, ale myślę, że teraz jest bardzo duże zainteresowanie i my zwojujemy Polskę tymi torbami. Każda osoba, która ukończyła 60 lat, może wyrobić sobie własną ogólnopolską kartę seniora, która upoważnia do wielu zniżek. A o szczegółach opowie teraz Łukasz Salwarowski, redaktor naczelny magazynu Głos Seniora. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz, no właśnie, czym jest ta karta? Co ona nam daje? Karta jest formą wsparcia ekonomicznego, społecznego. Karta aktywizuje seniorów do interesowania się ekonomią. Dzięki niej uzyskują zniżki od 10 nawet do 30% w różnych punktach. W uzdrowiskach, w sanatoriach, w przychodniach, u fryzjerki. Więc jest to wsparcie ekonomiczne, ale z drugiej strony jest to też aktywizacja, ponieważ sami seniorzy, nasi partnerzy w miastach partnerskich, w organizacjach partnerskich pozyskują przedsiębiorców honorujących kartę. Więc z jednej strony ta karta wspiera seniorów, aktywizując ich, dając im zniżki, a z drugiej strony wspiera też przedsiębiorców w docieraniu do seniorów, ale też w myśleniu proseniorskim. Mhm. Musimy pamiętać, że mamy już 9,5 miliona seniorów. No tak, społeczeństwo cały czas nam się starzeje i będzie ich coraz więcej. To po pierwsze, są to konsumenci atrakcyjni i oni będą decydować, czy wiele gałęzi gospodarki przetrwa, czy też nie. Dlatego zachęcamy przedsiębiorców do bycia partnerem i honorowania ogólnopolskiej karty seniora. Dobrze, powiedz mi, jakie warunki trzeba spełnić, żeby taką kartę posiadać? Poza tym, że musi mieć ukończone 60 lat. Tak. Każdy, kto ukończył 60 rok życia, wypełnia formularz i dostaje bezterminową, bezpłatną kartę seniora. Albo w wersji ogólnopolskiej, wysyłając ją do nas, do Głosu Seniora Stowarzyszenia Manko do Krakowa, pocztą, formularz odsyłamy kartę, albo jeżeli jest z gminy przyjaznej seniorom, która wydała z nami lokalną edycję ogólnopolskiej karty, czyli taki miks karty lokalnej i ogólnopolskiej, może zgłosić się do swojego urzędu miasta i tam wyrobić ją na poczekaniu. A powiedz mi, działacie w całej Polsce, to znaczy, gdzie jesteście, prawie wszędzie? Tak, w zasadzie mamy 150 miast partnerskich, które przystąpiły do programu Gmina Przyjazna Seniorom, wydały z nami lokalną edycję karty, przekonują z lokalnymi seniorami lokalnych przedsiębiorców i jest to 150 miast, które można znaleźć na naszej stronie www.glosseniora.pl, z tego 25 na Mazowszu, 24 w Małopolsce, na Śląsku. Tak naprawdę w całej Polsce znajdują się organizacje partnerskie i miasta partnerskie. Mm-hmm. Powiedz mi, czy seniorzy są zadowoleni właśnie z korzystania z takiej karty? Jaki macie odzew? Bardzo. Co prawda mówią, że tych punktów mogło być więcej, ponieważ mamy 2100 punktów, ale my wtedy odpowiadamy, współtwórzcie z nami i Głos Seniora, i
kartę. I tak się dzieje. Spośród 2100 punktów, które już w karcie są, 800 zostało załatwionych przez seniorów, którzy chodząc do swojej fryzjerki, do swojej przychodni, do uzdrowiska, razem z nami przekonują przedsiębiorcę, żeby honorował kartę. I dlaczego warto, prawda? I dlaczego warto, bo jest to owszem forma wsparcia seniora, ale z drugiej strony jest rekompensowana promocją wśród już 380 tysięcy seniorów, którzy kartę wyrobiło, więc jest to sporo konsumentów, którzy no wybiorą lepsze, czyli tańsze, czyli pójdą do przedsiębiorcy, który honoruje kartę. Mhm. I rozumiem, taka karta jest już ważna dożywotnio, tak? Nie trzeba jej przedłużać. Tak, jest bezterminowa, dożywotnia, bezpłatna. Czyli na przykład, jeżeli pojadę do miasta, w którym ta karta seniora obowiązuje, idę do danego punktu i oni mnie sczytują z jakiegoś kodu? Nie, okazujemy kartę i otrzymujemy zniżkę. Na drzwiach jest naklejka, na ścianie certyfikat. Jest też informacja często na stronie internetowej tej firmy, że honoruje kartę. Mhm. Jest też na naszej stronie cała lista 2100 punktów, mhm, które honorują kartę. W związku z tym, zanim gdzieś pojedziemy, można sprawdzić, jakie firmy i czy w tym mieście, czy w tym uzdrowisku honorują kartę. A powiedz mi, czy Ogólnopolska Karta Seniora działa tylko w Polsce, czy też poza granicami macie jakichś partnerów, z którymi współpracujecie? Okazało się, że ta forma aktywizacji seniorów przez współtworzenie Ogólnopolskiej Karty jest na tyle atrakcyjna, że otrzymaliśmy wsparcie, aby wprowadzać ją w innych państwach. I z programu Erasmus+ wprowadzamy edycję Europejskiej Karty Seniora w wersji słoweńskiej, bułgarskiej, włoskiej i tureckiej. To powoduje, że te państwa przystępują do programu i za jakiś czas, już to się dzieje, ta karta, Ogólnopolska Karta Seniora, będzie honorowana również za granicą. Więc nasza idea, nasze marzenie się spełnia, że senior będzie mógł z niej skorzystać gdziekolwiek będzie. W Wilnie, w Warszawie, Chicago, Londynie będzie mógł podróżować, ciesząc się, że ktoś docenia, honoruje i jest po jego stronie. Czyli tutaj zmienimy niedługo nazwę na Ogólnoświatowa Karta Seniora, tak, i trzymam kciuki. Dziękuję. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Moi drodzy, tak jak słyszeliście, Ogólnopolska Karta Seniora to bardzo fajna sprawa. Jeżeli chcielibyście wejść w jej posiadanie, wejdźcie na stronę głosseniora.pl, oczywiście bez polskich znaków. A już teraz zapraszam na 2 metry życia. Piotr Poraj-Poleski i jego gość czekają już w studio. Bądźmy razem, Studio Lato, 2 metry życia. Witam Państwa w porannym wywiadzie medycznym. A mogę powiedzieć, że w studiu stały ekspert naszego programu, prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, pani profesor Lidia Rudnicka. I temat, który wywołała pani profesor, będąc u nas kiedyś gościem. Mianowicie łysienie plackowate. Cóż to takiego, pani profesor? I zdaje się, niezwykle częsta choroba, schorzenie. Tak, bardzo częsta. Niektórzy nawet mówią, że coraz częstsze. I może zacznę od tego, że łysienie plackowate jest jedną z chorób, które powodują wypadanie włosów, bo wypadanie włosów tak naprawdę to jest objaw, to nie jest choroba. Tak samo jak ból jest objawem czegoś, co się dzieje, wypadanie włosów może być spowodowane przez takie, no, można powiedzieć, nie bardzo istotne rzeczy z punktu widzenia zdrowia i życia, jak łysienie androgenowe, ale też na drugim końcu spektrum są choroby nowotworowe, krwawienie z jelit, niedoczynność tarczyca i tak dalej. No, można powiedzieć, że łysienie plackowate jest gdzieś tak po środku tego spektrum. To jest choroba, która jest chorobą autoimmunizacyjną. To polega na tym, że każdy z nas ma taki system, który jest odpowiedzialny za to, żeby zwalczać bakterie, grzyby, wirusy. I kiedy ten system jest nadmiernie aktywny, to wtedy on rozpoznaje mieszki włosowe, czy też włosy rozpoznaje jako ciało obce, które należy zwalczyć. I tak też się dzieje. Także może... Czyli samoagresywny jest nasz organizm w stosunku do siebie. Można tak powiedzieć. Tak można to sformułować. Pani profesor, łysienie plackowate jest chorobą dosyć sprawiedliwą, ponieważ ona obdziela równo i młodych, i starych, i tych w średnim wieku. Rzeczywiście jest tak, że chorują osoby w każdym wieku, nieco częściej osoby młode i dzieci. I trzeba powiedzieć, że jest to choroba, która jest związana z ogólnoustrojowymi zaburzeniami, które są związane właśnie z tą autoagresją, o której mówiliśmy. Często te osoby, które chorują na łysienie plackowate,
mają na przykład choroby autoimmunizacyjne tarczycy, czasami chorują na topowe zapalenie skóry. Także czyli szereg przyczyn może być często, takich chorób. No, nie można powiedzieć, że to jest przyczyna, może nikt nie wie, czy to jest przyczyna, czy to jest skutek, ale jest to często choroba współistniejąca. Pani profesor, no obserwujemy u siebie tego rodzaju objawy i cóż, no idziemy oczywiście do dermatologa. Oczywiście. Cóż dermatolog nam poradzi, na jakie badania możemy liczyć i potem na jakie leczenie? W przypadku każdego wybadania włosów nadmiernego, bo może dodajmy, że tak się mówi standardowo, że 100 włosów dziennie wypada jakby normalnie, jest to prawidłowy proces, dlatego że włosy jedne wypadają, drugie odrastają, natomiast ten proces jest zaburzony wtedy, kiedy ich wypada więcej, odrasta znacząco mniej. Jeżeli taka sytuacja się zdarza, to wybieramy się do dermatologa, zaczynamy oczywiście od wywiadu, od zapytania o objawy współistniejące. Oglądamy skórę głowy, robimy badanie, które się nazywa trichoskopią. To jest chyba czyli pod powiększeniem oglądamy mieszki włosowe, prawda? Specjalną lupą. I potem wdrażamy leczenie, panie profesor. Jak wygląda? Czy przyjmujemy jakieś środki, czy mamy jakieś płukanki na włosy, czy są specjalne szampony? Jak to wygląda? Jeżeli potwierdzimy to rozpoznanie i to są pojedyncze placki, to wtedy taką jedną z najczęstszych metod jest metoda nastrzykiwania lekiem tych okolic. Natomiast też bywa bardzo często tak, że łysienie plackowate rozszerza się w ten sposób, że te, nazwijmy je plackami, że te ogniska pozbawione... Właśnie, żeby nie wyglądać tak chociażby. I to jest jakby taki efekt końcowy u niektórych pacjentów, który wynika z tego, że te placki się zlewają w jedną dużą całość i taka postać łysienia plackowatego również istnieje, jak również taka, w której dochodzi do wypadania włosów w obrębie brody, pod pachami, z każdej okolicy skóry może. Ale jak rozumiem, możemy też optymistycznie spojrzeć na ten problem, ponieważ to jest odwracalne, prawda? Można powiedzieć, że jest to odwracalne, aczkolwiek ten proces leczenia wymaga dość dużej finezji i z jednej strony nie powiem, że doświadczenia, ale umiejętności lekarza, a z drugiej strony dość bardzo rygorystycznego trzymania się zasad tego leczenia najczęściej przez kilka lat ze strony pacjenta. Z panią profesor Lidią Rudnicką, dermatologiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, dzisiaj rozmawialiśmy o łysieniu plackowatym, a państwu życzymy dużo zdrowia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To miejsce z ponad 70-letnią tradycją. Pani Anna kontynuuje dzieło swoich rodziców, którzy przez lata zaopatrywali warszawiaków w rękawiczki. Teraz ten zawód powoli zanika, ale pani Annie nie brakuje ani ochoty, ani chęci, aby tą tradycję rodzinną dalej pielęgnować. Założycielem tego zakładu był mój tata, Jan Giedroy Siuracha. Był to rok 1946. Tata żył do roku 87, do samego końca pracował, praktycznie to kilka miesięcy przed śmiercią życie zrezygnował. I następną osobą, która prowadziła ten zakład, była mama. A jeśli chodzi o mnie, to też jakby tak przypadek, dlatego że w pewnym momencie moja firma, w której pracowałam prawie 30 lat, pozbywała się ludzi w pewnym wieku i były różne programy odejść, z czego skorzystałam. A mama była w takim wieku, że już nie mogła tego dłużej prowadzić. Zatem stwierdziłam, że może spróbuję. Nigdy nie przypuszczałam, że tak polubię krojenie i w ogóle skóry. Jakby to powiedzieć, skóra żyje swoim życiem i każda jest inna. I nieraz tak brzydkie wydawałoby się szmatki, powstaje coś tak pięknego, jak się włoży w to pracę. Bardzo chętnie szyję rękawiczki na zamówienie dla osób z niepełnosprawnościami rąk. Po pierwsze wyzwanie, więc dla mnie to jest też coś takiego innego niż codzienność. Po drugie, ci ludzie naprawdę tego potrzebują. Nie stronię od reparacji. Bardzo lubię dawać drugie życie rękawiczkom. Nieraz ktoś przynosi takie naprawdę bardzo nieszczęśliwe rękawiczki, pies z nimi walczył i tak dalej, no więc to już zależy. Jeżeli, dopóki się da, to się ratuje. Szyję dla osób, które chcą mieć coś wyjątkowego, coś innego, indywidualnego, z jakimś powiedzmy oznaczeniem, z jakimś innym rozkładem dziurek. Do mnie przychodzą klienci moich rodziców, przecież to jest 70 ponad lat, to nieraz ludzie po 20 latach z zagranicy tutaj przyjeżdżają. Taką najzabawniejszą historią było, jak po 25 latach pewien pan chciał odebrać rękawiczki z reparacji. I one były.
Tak się zdarzyło akurat. Piękne te rękawiczki. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Jesteśmy z Wami od poniedziałku do piątku o poranku. Do zobaczenia.